świątyń nocy. Słuchacie Śniadanie po polsku. Moi drodzy, godzina 8.07. Witam was bardzo serdecznie już w kolejną sobotę. Dzisiaj mamy, którego dzisiaj mamy? 17. 17 marca. A w studio moi goście. Kasia Witkowska, drużynowa harcerzy. Dzień dobry. I Malwina Maciąga, przyboczna drużynowej Zuchów. Witam serdecznie. Działacie w Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju, prawda? Tak. I waszą główną siedzibą jest... Londyn w tym momencie. Na sam początek powiedzcie mi troszeczkę o sobie. Jak to się stało, że znalazłyście się właśnie w Związku Harcerstwa Polskiego? Czy to stało się tutaj w Aberdeen, czy już może działałyście gdzieś w Polsce? Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się w Aberdeen. Zostałam zwerbowana w polskim sklepie. Mhm. Chciałam po prostu chodzić po górach, pomóc, zaangażować się jakoś. Mhm. I tak się zaczęło od pierwszej zbiórki harcerskiej, drugiej, trzeciej, czwartej. I tak już ponad półtorej roku działamy sobie. Dobrze, a Kasia? Ja natomiast jestem w harcerstwie już od 15 lat. Zaczęłam przygodę z harcerstwem jeszcze w drugiej klasie szkoły podstawowej w Polsce. No i tak do teraz trwam. Przyleciałam tutaj w lipcu ze zeszłego roku. No i stwierdziłam, że bez harcerstwa jednak moje życie nie wygląda tak samo, dlatego chcę się zaangażować i zacząć robić jeszcze coś dodatkowo tutaj. Powiedz trochę o twojej działalności tutaj w Aberdeen. Czym się zajmujesz jako drużynowa? Tak, dopiero założyliśmy nową jednostkę, która zrzesza harcerzy, harcerki, osoby, które chcą wstąpić do harcerstwa w wieku 10 lat i wyżej. Tak naprawdę przyjmujemy wszystkich, kto tylko chce być harcerzem, kto chce zacząć tą przygodę. Mamy zbiórki w Polskiej Szkole Słonecznej na Torach, w Winfex Centre i oprócz tego zrzeszamy tak naprawdę każdego, robimy bardzo wiele rzeczy. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, co stricte jest naszym tematem zbiórek, bo tematy są różne. Obecnie tworzymy tak naprawdę całą drużynę, obrzędowość. Mhm. Niedługo też będzie pewnie jakiś biwak, więc serdecznie wszystkich zapraszamy. A Malwino, powiedz trochę jeszcze więcej o sobie, co robisz w drużynie Zuchów. W gromadzie zuchowej pomagam, drużynowej Sarze Byrszel. Razem prowadzimy zbiórki, organizujemy kolonie, wyjazdy, pikniki, wszelkie zajęcia dla dzieci. No i próbujemy organizować świetną zabawę dla dzieci, tak żeby poprzez zabawę się uczyły i rozwijały swoje zdolności. Ile konkretnie jest dzieci teraz w ogóle i Zuchów i harcerzy? W gromadzie mamy około 25 dzieci. No, a w drużynie jest około ich 15-20 osób, zależy ile przychodzi do drużyny. No to całkiem już sporo, już można coś robić. Tak. Czego konkretnie można się nauczyć u was? Tak naprawdę, jeżeli ktoś przychodzi do nas, to zazwyczaj jest to jakaś forma jego spędzania wolnego czasu i tak naprawdę czego można się nauczyć, to życia. Życia w samodzielności, radzenia sobie w życiu tak naprawdę, który mamy dookoła, w naszym życiu codziennym. Oprócz tego uczymy bardzo wielu rzeczy, takich jak na przykład pierwsza pomoc, czyli samarytanka, pionierka, jakieś majstrykowanie w drewnie, różnego rodzaju rzeczy takie typowo potrzebne dla życia codziennego. Mhm. Albo i też nie. Takiego czasem, które może nas oderwać od rzeczywistości. Teraz kolejne pytanie. Jakie cechy powinien mieć dobry harcerz, dobry zuch? Zuch powinien być dzielny, pomocny, przyjacielski. Powinien mieć dużą wyobraźnię, co też staramy się pogłębiać poprzez zbiórki. Zuch powinien kochać Boga i Polskę, przestrzegać prawa zuchowego. Mhm. Przede wszystkim być uśmiechniętym. Tak, a harcerz tak naprawdę może przyjść jako postrzegany przez społeczeństwo niegrzeczny chłopiec, który tak naprawdę nic nie potrafi, a w drużynie może pokazać, że jest dzielny, że jest odważny, że potrafi wiele zdziałać, wiele zrobić sam. I tak naprawdę to są największe, najlepsze przemiany, a jeżeli miałabym podać cechy, które ma posiadać każdy harcerz, to przede wszystkim być sobą. Super. Przed nami kolejne pytanie. Harcerstwo kojarzy się z hierarchią, rygorem i posłuszeństwem, ale i tak przyciąga dzieci i młodzież, prawda? Tak. Właśnie. Zdecydowanie. Dlaczego? Moim zdaniem jest to spowodowane tym, że każdy szuka autorytetu w swoim życiu i każdy szuka kogoś, kto może będzie, mówiąc w cudzysłowie, nad nim, jednakże ta osoba będzie dla niego autorytetem i wzorem do naśladowania. I właśnie dla wielu harcerzy jest to Robert Baden-Powell, czyli założyciel Związku Harcerstwa Polskiego, założyciel w ogóle scoutingu na świecie. I myślę, że tak naprawdę harcerstwo przyciąga
dużo dzieci, młodzieży, właśnie z tego też powodu. A jakie jest swoje zdanie, Malwino? Myślę też, że mundury swoje robią i dzieci chcą przystąpić do harcerstwa i dołączyć do tej grupy. Widzą, że się świetnie bawią i myślę, że ta grupa przyciąga dzieci. I te mundury mi się bardzo podobają i zawsze jak jeździłam na kolonie letnie nad morze, to zazdrościłam takim dzieciakom, które właśnie w mundurach chodziły po lesie czy po parku i świetnie się bawili, a ja tylko na kolonie jeździłam, ale rodzice nie chcieli mnie zapisać do harcerstwa. No, zapisałaś się, sama masz mundur. Wasza jednostka jest całkiem nowa, dopiero się organizujecie, a czy macie jakiś plan na przyszłość? Tak naprawdę nasze plany się teraz rodzą. My możemy jako kadra mieć swoje plany w głowie, ale to tak naprawdę wszystko jest zależne od dzieci, od harcerzy i od zuchów tak naprawdę. 7 kwietnia organizujemy imprezę, która będzie właśnie jakby tak naprawdę imprezą integracyjną, która ma na celu poznanie wszystkich rodziców, ale też jakby uzyskanie jakichkolwiek środków na dalszą działalność. To tak z najbliższych planów, a z takich dalszych no to mamy nadzieję, że w wakacje będzie obóz, no i biwak jeszcze przed zakończeniem roku szkoły. A gdzie? Gdzie to będzie? Gdzie, co będzie? Biwak i obóz? W Szkocji. Jednakże teraz jeszcze nie jesteśmy w stanie podać dokładnego miejsca, z racji tego, że to wszystko jest na razie w fazie przygotowywania. Nie jest trochę zimno w tym klimacie? Nie. Nie? Harcerze potrafią wytrzymać w bardzo trudnych warunkach. No tak, to już jest tradycja. Dobrze. A czy planujecie jakąś współpracę w przyszłości z jakimiś organizacjami może? Mi się wydaje, że już zaczęliśmy współpracę z drugą gromadą zuchową Słoneczne Płomyki. Polskie Płomyki. Polskie Płomyki, którą drużynową jest Katarzyna Steć. Działa tutaj w polskiej szkole Stanisława Kostki, czy w Grammar mają zbiórki. Już właśnie zaczynamy nawiązywać współpracę. Myślę, że zaprosimy ich na mini kolonię zuchową, bo to właśnie jest gromada zuchowa. I myślę, że jakoś współpraca będzie się nawiązywać. Mamy kilka wiadomości od drużyny z Perth czy z Glasgow, także myślę, że współpracę jakąś nawiążemy w przyszłości, prawda? Tak, wspaniale. Mówiłyście, że spotykacie się w Polsanysku. A kiedy konkretnie? W jakie dni i w których godzinach? To są zbiórki drużyny harcerskiej. One spotykamy się w poniedziałki. Każdy poniedziałek o godzinie 18.45. Zbiórka trwa około 1,5 godziny, czyli około 20.15 jest koniec. Zbiórki zuchowe co każdą środę od 18 do 20 w Harlow Academy. Albin. O, Harlow Academy. To jest też siedziba polskiej szkoły. Tak. W soboty. A czy będą jakieś konsultacje na przykład dla rodziców? Tak, w szczególności zapraszamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania, czy też prośby, problemy. Przed każdą zbiórką, po każdej zbiórce jesteśmy dostępne właściwie i możemy rozmawiać na każdy temat, jeżeli jakikolwiek rodzic chciałby przyjść. A oprócz tego myślę, że ten 7 kwietnia byłby dobrym terminem do tego, żeby przyjść i zobaczyć, jak to działa. Super. Jeszcze wrócę do tematu podchodów i biwaków. Biwaków, o podchodach nie mówiłyście jeszcze. Czy planujecie właśnie podchody i obozy przetrwania? Obozy przetrwania? Wydaje mi się, że to za szybko dla nich. Chociaż ja chętnie bym zabrała grupę harcerzy w Highlandy i zrobiła im niezły obóz przetrwania, ale chyba się rodzice na to jeszcze nie zgodzą. Ciężko stwierdzić, znaczy wydaje mi się, że obóz przetrwania brzmi tak bardzo poważnie, bardzo przerażająco dla niektórych, a tak naprawdę każdy obóz dla niektórych harcerzy może być obozem przetrwania, bo pierwszy raz wyjeżdżają poza granice miasta, sami muszą sobie poradzić, ugotować, nie wiem, ubrać się samemu. Czasem to jest obóz prawdziwy przetrwania. W jakim wieku są dzieci w zuchach u was? Od 6 do 10 lat. A harcerze? To jest 10 wzwyż tak naprawdę. 10, 16 jest się harcerzem, harcerką, harcerzem starszym później, a powyżej 16 roku już tak naprawdę można określać to mianem wędrownika, ale dalej jest to jednak mimo wszystko harcerz. Macie wędrowników w swojej grupie? Obecnie wydaje mi się, że nie. Nie ma jakby powyżej 16 roku życia, oprócz kadry tak naprawdę, która tworzy też pion wędrowniczy. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Miejmy nadzieję, że się pojawią. Czy planujecie jakiś nabór do swoich grup? Tak, chcemy nawiązać współpracę właśnie z polskimi szkołami i spróbować tam zrobić nabór przede wszystkim, po prostu wchodząc i mówiąc o harcerstwie, o tym, w jaki sposób działamy, a oprócz tego rozgłaśniać nas wszędzie, gdzie się tylko da, w Aberdeen i w okolicy, i myślę, że to może być dobry sposób na nabór. A w jaki sposób można z wami się skontaktować? Przez maila, bądź pisać do nas na Facebooku, na nasze prywatne konta. Zazwyczaj rodzice w ten sposób się komunikują. Wcześniej mieliśmy zamiar założyć fanpage'a, ale on jest dopiero
fazie powijaków, także wkrótce na pewno fanpage powstanie, a póki co na naszego maila, którego zaraz Kasia poda. Tak, i to jest harcerstwo.ab@wp.pl. harcerstwo.ab@wp.pl. Dobrze, w taki sposób można z Wami się kontaktować. Myślę, że na dzisiaj to już tyle. Bardzo Wam dziękuję za Waszą wizytę w studio. Dziękuję. Mam nadzieję, że kolejnym razem przyprowadzicie ze sobą rodzica jakiegoś, który nam więcej trochę opowie, przybliży, bo zawsze jest fajnie zobaczyć to z różnej perspektywy. Pewnie. Tak? Ja też ze swojej strony zachęcam. Kontaktujcie się tutaj z dziewczynami. Przypomnę, że moimi gośćmi były Kasia Witkowska, drużynowa harcerzy, i Malwina Maciąga, przyboczna drużynowy Zuchów ze Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami krajów. Aberdeen. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Słuchacie Śniadanie po polsku.